Kapela Weselna Kraków powstała 8 lat temu, w 2013 roku. No, na początku nie przykładaliśmy się za bardzo do tych rozgrywek, bo zgłosiliśmy się głównie do rozgrywek piłki sześcioosobowej Play Areny. Głównie z myślą spotykaliśmy się bardziej rekreacyjnie, dlatego nie przynosiło to żadnych efektów. Dopiero w 2016 roku tak naprawdę wzięliśmy to bardziej na poważnie. Zrobiliśmy transfery. No i przełożyło się to na to, że początkowo nosiliśmy trochę większe sukcesy, bo dochodziliśmy do tych mistrzostw Polski, do pierwszej szesnastki, do pierwszej ósemki, no a w 2021 roku, czyli teraz, zdobyliśmy to upragnione złoto, dochodząc od razu do finału i zdobywając upragniony tytuł i grawerunek na pucharze, który gdzieś tam na zawsze się zapisze. Każdy z nas trenuje indywidualnie w swoich klubach, wszyscy grają amatorsko i to są nasze treningi jakby, a mecz rozgrywamy raz w tygodniu, spotykając się w lidze Play Areny na różnych rodzajów boisk sztucznych w Krakowie. Poza sukcesem drużynowym zdobyliśmy szereg nagród indywidualnych. Wojtek przybył, wicemistrz świata w piłce sześcioosobowej, został najlepszym zawodnikiem i najlepszym strzelcem. Andrzej Musiał został odkryciem turnieju, Norbert Jasowicz najlepszym bramkarzem turnieju, a Arek Chlebowski został nominowany do szóstki turnieju. Kapela Weselna Kraków, mistrzem Polski. 2021! Niesamowity turniej w wykonaniu zawodników z Krakowa. Złote medale w końcu na szyjach zawodników z Krakowa. No myślę, że to im się po prostu, Dawid, należało. No, któryś raz, już nawet nie wiem który, bo nie pamiętam, w finałach Mistrzostw Polski, ale w końcu odpalili. W następnym roku, z racji tego, że zostaliśmy mistrzami Polski, jedziemy na turniej Ligi Mistrzów piłce sześcioosobowej w Mariborze. No i tam będziemy walczyć o europejski tytuł. Mamy nadzieję, że i tam uda nam się zaistnieć. W momencie, kiedy otrzymałam propozycję wzięcia udziału naszych uczestników w projekcie fotograficznym, nie miałam wątpliwości co do tego, że jest to dobry pomysł do tego, żeby nasi uczestnicy mogli się zrealizować. Ile razy wyjeżdżali z nami na jakiekolwiek wyjazdy, zawsze próbowali się gdzieś uwiecznić na fotografiach swoje wspomnienia. Jednak wiadomo, że fotografia jest sztuką i żeby ją tworzyć, należy mieć nie tylko talent, ale też pewną wiedzę. Na warsztatach fotograficznych było super, ale były momenty, gdzie było gorąco, upał, bo to było w środku lata, wszyscy byli ubrani, niektórzy byli ubrani w kożuch, czy niektórzy byli w marynarkach i tak było gorąco, że nie dało się wytrzymać, ale miło wspominam to. Dobrze się czuję z aparatem, że lubię fotografować, że fajnie było, no, że Asia fajnie poprowadziła to. No, Centrum B jest wystawa. Zapraszam wszystkich do oglądania. Thank you.
ubrana byłam w spódniczkę, w kożuszek, w ten, w kapelusz, w parasolka. Myślę, że doświadczenie, które zdobyli i wiedzę na warsztatach będą mogli wykorzystać w swojej codzienności. Są bardzo dumni z tego, co osiągnęli. My również jesteśmy z nich dumni. Gratulujemy wszystkich osiągnięć, czego zwieńczeniem jest wystawa, którą można zobaczyć w stowarzyszeniu przy Centrum B7. Chciałabym, żeby te warsztaty były ciągle, żebyśmy się uczyli coś nowego, osiągnąć cel, rozwijać się, no i aby do przodu.